Bezpieczeństwo wewnętrzne to jest kształtowanie spokoju. Świadomość człowieka, że jest wolny od jakichkolwiek zagrożeń. Bezpieczeństwo człowieka. Czymś niezbędnym do funkcjonowania każdego społeczeństwa. Najprościej mówiąc, bezpieczeństwo nie jest wszystkim, ale wszystko bez bezpieczeństwa jest niczym. Większość naszych wykładowców to są właśnie praktycy. Policjanci, strażnicy miejscy i strażacy. Studenci bezpieczeństwa wewnętrznego szczególnie cenią sobie wizyty studyjne. W trakcie tych wizyt studenci poznają, jak się zarządza bezpieczeństwem miasta. Każdy absolwent Wyższej Szkoły Bankowej jest inny, bo zmienia się rynek pracy. Staramy się, żeby każdy absolwent był dostosowany do tego rynku pracy. Po studiach chciałbym prowadzić działalność związaną z ratownictwem, aby zwiększyć bezpieczeństwo na świecie. Od zawsze chciałem pomagać ludziom, pracuję jako ratownik wodny, a od stycznia zaczynam staż w agencji detektywistycznej. Musimy robić to, co lubimy, to, co kochamy. W momencie, kiedy podejmujemy działania różnego rodzaju, wtedy, jeżeli zadanie jest spełnione, dla nas to jest pełna satysfakcja. Jeżeli w kraju zniknęliby wszyscy pracownicy, którzy zajmują się bezpieczeństwem wewnętrznym, kraj nie funkcjonuje, kraj upada. U studentów najczęściej zaskakują możliwości techniczne ujawnienia i zabezpieczania, ale później ewentualnie badania śladów zabezpieczonych na miejscu zdarzenia. Przedmioty, które są realizowane na tym kierunku, one wynikają w większej części z programu opracowanego przez Komendę Główną Policji. Kandydaci na bezpieczeństwo wewnętrzne przede wszystkim powinni wykazywać się wrażliwością. Jak ktoś potrafi zauważyć niebezpieczne sytuacje, widzi wypadek i reaguje, zapraszamy na studia.